Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Taki postulat Władysław Kosiniak-Kamysz postulował przed wyborami, a po wyborach... No cóż, po wyborach dobrowolny ZUS okazał się lipą. Sami posłuchajcie, co mówił w wywiadzie na RMF FM przed wyborami. My w sobotę przedstawiamy program dla przedsiębiorców, bo jesteśmy gospodarną Polską i chcemy skończyć z marnotrawną Polską. To jest dzisiaj podział, który my widzimy i to jest podział, który Polacy podświadomie lub bardzo już świadomie odczuwają. Jak rozmawiasz z przedsiębiorcami małymi, to oni mówią o jednej rzeczy najczęściej. Trzeba obniżyć ZUS, składkę ZUS, którą muszą płacić. To jaką pan dla przedsiębiorców zaproponuje? Dobrowolny ZUS, to powiem szczerze, to my jesteśmy prekursorem. Jesteśmy pierwsi, dzisiaj to zgapiają wszyscy. Nawet ci, którzy... No tylko nic z tym nie robią, tak? To jest pomysł, który rzeczywiście od dawna używacie. No tak, bo nie rządzimy, ale jesteście w stanie zrobić... Bardziej pytam o to, czy jesteście w stanie zrobić jakiś pół kroku, na przykład nie wprowadzimy dobrowolny ZUS, to najpierw na przykład obniżmy stawkę tego ZUS-u. Ja jestem zwolennikiem powrotu do starej składki zdrowotnej, czyli odliczania 7,75 w składki zdrowotnej i zapłacenia 1,25. To jest już obniżka tej kwoty, którą się płaci, to trzeba zrobić z automatu, wycofać się z tego, co rząd ograbił dzisiaj przedsiębiorców i wydał na węgiel, bo nie wydał na zdrowie, bo jeżeli by te pieniądze jeszcze poszły na leczenie, na wsparcie dla szpitali powiatowych, no to ludzie by to zrozumieli. A jeżeli to poszło na zakup węgla z Kolumbii, składka zdrowotna, no to jest ciężka patologia. Bardzo dobrym pomysłem, którym jest naszym pomysłem, naszym autorskim pomysłem, jest pomysł dobrowolnego ZUS-u i to się cieszy taką dobrym odbiorem, że przychodzi moment trudny, przychodzi taka drastyczna podwyżka, jak w tym roku najwyższa podwyżka ZUS-u w historii, to dobrowolny ZUS jest ratunkiem. My dobrowolny ZUS prowadzimy dla tych małych firm jednoosobowej działalności gospodarczej, dla firm rodzin. A teraz zobaczcie, co mówił po wyborach. Dobrowolny ZUS okazał się wakacjami od ZUS-u. W rozmowie na RMF dziennikarz tłumaczył posłowi, co oznacza dobrowolny. Dobrowolny ZUS to jest sprawa dla przedsiębiorców. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Dobrowolny, czyli wakacje od ZUS-u. A co znaczy wakacje? Bo wakacje od ZUS-u to jest coś takiego, że przez 3 miesiące, że przez pół roku albo rok tak, nie płacić ustawa ZUS-u. Akurat w tym obszarze ustawa jest gotowa i czeka na rozpatrzenie chyba od już prawie 3 lat w zamrażarce sejmowej, więc my tam mówimy w czasie trudnym, w czasie, kiedy nie jesteś w stanie płacić ZUS-u. Nie, to wtedy masz dobrowolny ZUS. Nie musisz tego płacić. Nie, panie pośle, dobrowolny ZUS ludzie rozumieją dość jednoznacznie. Dobrowolny ZUS jest wtedy, kiedy ja jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, nie ubezpieczę się. My to zawsze tłumaczyliśmy w ten sposób, tak jak jest w ustawie, że musisz też uzbierać na emeryturę. Czyli ściema, nie dobrowolny. Nie, dobrowolny ZUS to jest szansa na przetrwanie firmy w trudnym czasie. I to była ta różnica pomiędzy... Dobrowolna ściema. Tak skwitował program Trzeciej Drogi Robert Mazurek. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać w komentarzu.